Witam Państwa na cotygodniowym przeglądzie rynkowym. Z tej strony Łukasz Stefanik, Fibonacci School. Zaczniemy tradycyjnie nasz przegląd od przedstawienia kalendarza makro. Następnie przejdziemy do wykresów, do platformy, aby omówić scenariusze na głównych sześciu parach walutowych. Zaczynamy od kalendarza. Ten w pierwszym tygodniu nowego miesiąca jest dość obfity w dane makro. Zaczynamy od poniedziałku, 3 sierpnia. Tutaj w nocy mamy dane z Chin oraz z Japonii. Następnie podczas sesji europejskiej zwracamy tutaj uwagę na indeksy PMI, te publikowane z Niemiec oraz strefy euro, czyli mamy godzinę 9.55 oraz 10.00. Pół godziny później ten sam indeks dla Wielkiej Brytanii, także już tutaj w poniedziałek ta większa zmienność może się pojawić. Jeżeli chodzi o godziny popołudniowe, 14.30 oraz 16.00, to są odczyty ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy m.in. deflator, dochody, wydatki Amerykanów, o 16.00 wydatki inwestycji budowlanych oraz indeks ISM dla przemysłu. Wtorek, 4 sierpnia, tutaj mamy szereg danych z Australii, godzina 3.30. Następnie podczas sesji europejskiej zwracamy tutaj uwagę na godzinę 10.30 oraz godzinę 11.00. O godzinie 10.30 Wielka Brytania i indeks PMI dla usług. O 11.00 strefa euro, inflacja producencka w ujęciu miesięcznym oraz rocznym. Po południu jedyny odczyt ze Stanów, 16.00 zamówienia w przemyśle w ujęciu miesięcznym. Środa, 5 sierpnia, tutaj w noc mamy dane z Chin oraz z Japonii. Podczas sesji europejskiej interesują nas godziny 10.30, tutaj Wielka Brytania, rezerwy walutowe. Pół godziny później, 11.00, sprzedaż detaliczna w dwóch ujęciach miesięcznym oraz rocznym ze strefy euro. 14.15, raport ADP, czyli tutaj odczyt przed piątkowymi payrollsami, 14.15. Następnie 14.30, tutaj mamy dane z Kanady oraz ze Stanów Zjednoczonych, m.in. eksport, import oraz bilans handlu zagranicznego. O 16.00 jeszcze jeden odczyt, Stany Zjednoczone i indeks ISM dla branż pozaprzemysłowych. Czwartek, 6 sierpnia, tutaj tradycyjnie w nocy dane z Japonii oraz z Australii, o godzinie 7.00 jeszcze, czyli tutaj wcześniej rano, również dane z Japonii, będzie to indeks wskaźników wyprzedzających. Jeżeli chodzi o dane ze strefy euro, to tutaj mamy Niemcy, godzina 8.00, zamówienia w przemyśle w ujęciu miesięcznym oraz rocznym. Niecałe dwie godziny później, 9.55, indeks PMI dla usług również z Niemiec. Kolejne odczyty to jest godzina 10.30, tutaj produkcja przemysłowa oraz manufakturowa z Wielkiej Brytanii. O godzinie 13.00 tutaj będą ważniejsze wydarzenia właśnie dla funta, czyli 13.00 mamy decyzję w sprawie stóp procentowych i posiedzenie Banku Anglii, także w tym dniu spodziewamy się większej zmienności na funcie brytyjskim. Jeżeli chodzi o godziny popołudniowe, tutaj jedyny odczyt 14.15 Kanada, rezerwy walutowe. Piątek, 7 sierpnia, już o godzinie 8.00 poznamy tutaj szereg danych z Niemiec, będzie to import, eksport, bilans obrotów bieżących, produkcja przemysłowa w ujęciu miesięcznym i rocznym oraz bilans handlu zagranicznego, także szereg danych już o godzinie 8.00, tutaj ruchy na euro mogą się pojawić. Kolejne odczyty, na które zwracamy uwagę, Wielka Brytania, godzina 10.30, również te same dane co z Niemiec, mamy import, eksport oraz bilans handlu zagranicznego. Po południu godziny 14.30 to są tradycyjnie odczyty ze Stanów Zjednoczonych oraz z Kanady. Tutaj również jest tych odczytów sporo. Najważniejsze oczywiście to są odczyty z amerykańskiego rynku pracy, czyli zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Tutaj na te informacje na pewno będzie większość inwestorów czekać. Jeżeli chodzi o kalendarz, to będzie wszystko. Przechodzimy do platformy. Pierwszy wykres tradycyjnie zaczynamy od euro-dolara w ujęciu 4-godzinowym. Tutaj w zeszłym tygodniu zwracałem uwagę na geometrię 1 do 1. Zobaczmy, jak ten rynek zareagował na tę geometrię, czyli mamy ostatni ruch spadkowy. Rynek wykonuje po raz drugi tego samego zasięgu korektę, czyli korekta 1 do 1 na nieco ponad 300 pipsów, po czym spory ruch spadkowy. Dodatkowo na tej korekcie, czyli na tym ruchu wzrostowym, pojawił się układ harmoniczny. Zobaczmy, był to układ harmoniczny Leonarda. Pierwsza bardzo ładna reakcja ceny na mierzenie 50% i druga reakcja na mierzenie 78,6%. Co warto jeszcze tutaj było zmierzyć, to całą falę spadkową, czyli cały ostatni ruch spadkowy. Zobaczmy, że dla potwierdzenia znajdowało się tutaj Fibo
50, czyli połowa całej fali wzrostowej. Dość istotne miejsce, o którym również w panelu tradera na Watch My Chart informowaliśmy i tutaj przez nas były brane pozycje krótkie. Także jeżeli chodzi o sytuację bieżącą, to miejsce, czyli geometria plus zgrupowanie tych dwóch mierzeń, 78,6 i 50 plus geometria, cały czas to miejsce stanowi opór. Również w piątek widzimy, że zabrakło tutaj dosłownie kilkunastu pipsów, żeby po raz kolejny ten opór przetestować. Także na nadchodzący tydzień okolice 1,1130 najbliższe miejsce oporu. W przypadku wybicia, tutaj zwracam uwagę na kolejny opór, czyli już następne mierzenie FIBO, 61,8%, wypadające na poprzednich szczytach, czyli szczytach tutaj z 10 oraz z 13 dnia lipca. Następne miejsce oporu to jest okrągły poziom 1,13, czyli tutaj zobaczmy, jeżeli zmierzymy całą ostatnią falę spadkową, to możemy zauważyć układ harmoniczny z szerszego interwału, czyli on już będzie wyglądał w ten sposób. Całe spadki jako fala XA, następnie reakcja tutaj ceny na mierzenie 50%, czyli punkt B układu harmonicznego i mierzenie 78,6 jako punkt D. Także zobaczmy, że tutaj w mniejszej skali mieliśmy układ harmoniczny, który bardzo ładnie zadziałał, reakcja na 200 pipsów, po czym jeżeli rynek powróci do wzrostów i wybije te dwie strefy oporu, pamiętamy o kolejnej, czyli 1,13, gdzie mamy mierzenie 78,6, potencjalny punkt D formacji Leonarda. Także to jest scenariusz w przypadku wzrostów. Natomiast jeżeli w nadchodzącym tygodniu dojdzie do spadków, pierwsze co rzuca się w oczy, to potencjalny układ korekty prostej, czyli te spadki wywołane mniejszym układem harmonicznym, zaznacza to może na niebiesko, potencjalna fala AB i tutaj jeżeli ten ruch spadkowy będzie kontynuowany, fala CD z geometrią tutaj przy poziomie 1,0873. Kolejne wsparcie, strefa z interwału H4, okolice 1,0820. Ta strefa nawet wynika już tutaj z interwału D1. Zobaczmy, cena reagowała najpierw. Tutaj miała problem z wybiciem 17 kwietnia, następnie testy pod koniec maja i jeszcze 20 dnia lipca cena również tutaj reaguje, także to miejsce na chwilę obecną stanowi najbliższe wsparcie. W przypadku wybicia zwracam uwagę na mierzenia zewnętrzne, czyli 127,2 i jest to mierzenie ostatniej fali wzrostowej. Przechodzimy do kolejnego wykresu GBP/USD, który tutaj w dalszym ciągu porusza się w takiej szerokiej konsolidacji, czyli mamy konsolidację na 200 pipsów. Co warto tutaj zauważyć? Zobaczmy, zmierzmy ostatni ruch spadkowy. Mamy mierzenie 61,8, które grupuje się z okrągłym poziomem 1,5700 i z zasadą zmiany biegunów, czyli ta strefa tutaj jest dla rynku istotna. Dopiero jej wybicie może nam tutaj pokazać większe wzrosty. W przypadku takiego wybicia kolejny opór to jest następny okrągły poziom 1,5800. Tutaj znajduje się również mierzenie 78,6. Ostatniego ruchu spadkowego. Natomiast jeżeli zmierzymy ostatnią falę wzrostową, czyli tą, która rozpoczęła się tutaj 9 dnia lipca, zobaczmy, że również od drugiej strony cena jest ograniczona przez mierzenie 61,8. Tutaj cena reagowała już 24 dnia lipca i wcześniej 14, także zarówno z jednej strony, jak i z drugiej ogranicza nas mierzenie 61,8. Także w przypadku zejścia ceny tutaj również to będzie dla rynku wsparcie, okolice 1,5450. Także w tej chwili czekamy na funcie albo na wybicie strefy oporu przy 1,57 lub na spadki i testy tutaj okolic mierzenia 61,8. Pamiętajmy, że tutaj ta strefa, czyli ta przy 1,57, tutaj rynek nawet wcześniej już kilkukrotnie testował to miejsce. Zobaczmy, że tutaj cienie mamy z 15, następnie z 17, później 23 dnia lipca i ostatnie z 29 i w ostatni piątek również rynek tutaj te miejsca testował. Także pamiętajmy, że zgodnie ze statystyką każdy kolejny test tutaj tych okolic będzie powodował zwiększenie ryzyka wybicia do góry. I jeżeli do takiego wybicia by doszło, tak jak wspominałem, ta geometria, która wypada przy okrągłym poziomie 1,58, ona stanowi kolejne miejsce oporu. Kolejny wykres, rynek USDCHF, interwał H4. Rynek bardzo ładnie reagował na strefę, którą wyznaczałem w zeszłym tygodniu. Zobaczmy to z interwału D1. Tutaj mamy mierzenie 61,8 plus okrągły poziom 0,9700. Ta strefa nieco szeroka na 20 pipsów, natomiast pamiętajmy, że jest to mierzenie wyznaczone naprawdę z szerokiego ujęcia. D1 mierzyliśmy tutaj falę na ponad 1000 pipsów, także ta strefa w dalszym ciągu może stanowić
dla rynku opór. Jeżeli chodzi o wsparcia, poprzedni okrągły poziom 0,9600, gdzie wypada biegunowość wybitej geometrii na korekcie, na potencjalnej korekcie prostej, czyli tutaj fala AB, BC i fala CD. Rynek tutaj przez krótszy czas miał problem z wybiciem, po konsolidacji doszło do wybicia tego miejsca, także zgodnie z biegunowością, z zasadą biegunowości, to miejsce stanowi teraz dla rynku wsparcie, podobnie jak ta niższa strefa przy 0,95, która naprawdę przed wybiciem była testowana 6 czy nawet 7 razy, także pamiętajmy, że z każdym kolejnym testem, i to się tyczy każdych wykresów, z każdym kolejnym testem wsparcia czy też oporu rośnie ryzyko wybicia. I tutaj podobnie, jeżeli ta strefa przy 61,8 będzie testowana po raz kolejny i jeszcze jeden raz, to wtedy to ryzyko wybicia do góry będzie wzrastać i następny opór, okrągły poziom 0,98, silniejsze miejsce dopiero 0,99, gdzie ten okrągły poziom pokrywa się zmierzeniem 78,6%. Co w przypadku spadków, zejdźmy tutaj na niższy interwał. W ostatni piątek dość dynamiczne spadki, natomiast zauważmy, rynek wyhamował nieco przed geometrią, zabrakło kilkunastu pipsów, także w przypadku, gdyby rynek tutaj jeszcze wydłużał, gdyby ta korekta jeszcze się wydłużała, cały czas zwracamy uwagę tutaj na te okolice 0,9530 jako układ overbalance na ostatniej fali wzrostowej, czyli zobaczmy, że wcześniej mieliśmy tutaj do czynienia z dwoma korektami na niecałe 180 pipsów, także w przypadku zejścia ceny ten niebieski prostokąt, jego dolne ograniczenie powinno stanowić dla rynku wsparcie. Dodatkowo zauważmy, że tutaj ta geometria wypada na lokalnej zasadzie zmiany biegunów. Wcześniej rynek miał tutaj problem z wybiciem, po wybiciu testy już dwukrotnie od drugiej strony, także 0,9530 miejsce wsparcia. Kolejny wykres AUD/USD, interwał H4, cena cały czas znajduje się w tendencji spadkowej. Zwróćmy uwagę na zachowanie w ostatnim tygodniu, rynek po wybiciu mierzenia zewnętrznego, to mierzenie wynika z interwału D1, czyli tutaj mierzyliśmy całą falę korekcyjną na ponad 600 pipsów. Po wybiciu tego mierzenia stało się to, o czym też mówiłem w zeszłym tygodniu, czyli rynek często lubi wracać i testować takie wybite mierzenie od drugiej strony, były to okolice 0,7360, nawet tutaj rynek testował to miejsce 29 dnia lipca i w ostatni piątek również testy, zobaczmy reakcja na ponad 60 pipsów, także w nadchodzącym tygodniu, jeżeli chodzi o opory, pierwszy opór właśnie to jest biegunowość tego mierzenia 127,2, nieco wyżej geometria 1 do 1, czyli równość z jedną z ostatnich największych korekt. Bierzemy pod uwagę tutaj ten ruch spadkowy na 600 pipsów, największy ruch korekcyjny to jest właśnie ten zaznaczony niebieskim prostokątem, korekta na niecałe 150 pipsów, także to są okolice 0,7380. W przypadku większej korekty, cały czas z interwału D1 mamy tutaj wyznaczoną linię prowadzoną po ostatnich szczytach oraz bierzemy pod uwagę większy układ korekcyjny, czyli już patrzymy na całą falę spadkową od 14 maja, czyli falę na prawie 1000 pipsów. Tutaj największym układem korekcyjnym jest ten zaznaczony brązowym prostokątem, korekta na niecałe 250 pipsów. Zasięg tego ruchu również został przełożony na ostatnie dołki i tak w przypadku większej korekty geometria wypada na poziomie 0,7480. Jeżeli chodzi o wsparcia w przypadku wybicia nowych dołków, zwracamy tutaj uwagę na kolejne mierzenie FIBO zewnętrzne, czyli mierzenie tutaj z ostatniej korekty, mierzenie 161,8%. Warto tutaj również zauważyć, że ono grupuje się z mierzeniem 78,6 z interwału miesięcznego, także dość istotny klaster FIBO. Tutaj niedokładność jest z rzędu 40-45 pipsów, natomiast pamiętajmy, że to jest interwał D1 w bardzo szerokim ujęciu, także cały czas ta strefa na 40, nawet niecałe 50 pipsów powinna być dla rynku istotna. To są okolice również okrągłego poziomu 0,7100, nieco powyżej tego okrągłego poziomu. Kolejny wykres, rynek USDJPY, interwał H4. W zeszłym tygodniu wyznaczaliśmy tutaj linię trendu poprowadzoną po ostatnich szczytach, taką wewnętrzną linię trendu. Zobaczmy, że po wybiciu rynek doszedł do lokalnej strefy oporu, po czym przetestował wybitą linię od drugiej strony, po czym mamy reakcję już na 50 pipsów. W przypadku kontynuacji wzrostu w dalszym ciągu tutaj ta strefa stanowi opór, natomiast zobaczmy, że ona już była tak naprawdę w ostatnim tygodniu testowana po raz czwarty, a nawet po raz piąty, dlatego w przypadku kolejnego dojścia raczej nie będziemy tutaj rozpatrywać pozycji krótkich, tylko już bardziej myślimy tutaj
o wybiciu. W przypadku takiego wybicia cały czas z perspektywy D1 zwracamy uwagę na mierzenie 161,8. Jest to mierzenie z ostatniej, największej korekty tutaj na 600 pipsów, które to na początku czerwca powstrzymało ruch wzrostowy, skąd mieliśmy korektę na 500 pipsów. Także w dalszym ciągu tutaj okolice 125,80 to jest istotne miejsce oporu. Natomiast co w przypadku spadków, jeżeli rynek nie doszedł tutaj do strefy oporu, tylko zaczął spadać? Najbliższe miejsce wsparcia 123,00, okrągły poziom, gdzie cena reagowała 27 dnia lipca. Tutaj oprócz okrągłego poziomu, oprócz tej reakcji, mamy również wcześniejsze testy 14 oraz tutaj 6 dnia lipca, także to jest najbliższe miejsce wsparcia. I ostatni wykres na dziś, euro-jen, interwał D1, cały czas możliwy jest tutaj układ, formacja głowy z ramionami, czyli tutaj lewe ramię, głowa i potencjalne prawe ramię. Tutaj cena już dwukrotnie testowała wysokość lewego ramienia, to jest strefa przy 137,00, ona cały czas dla rynku stanowi opór. Natomiast linia szyi dla tego szerokiego układu głowy z ramionami wypada mniej więcej w tej strefie zaznaczonej tutaj na zielono. Są to okolice 133,00 i dopiero w przypadku wybicia tutaj tego poziomu będziemy mogli mówić o realizacji tej formacji głowy z ramionami. Wróćmy do interwału H4. Tutaj scenariusz alternatywny, czyli jeżeli dojdzie do wybicia strefy przy 137, zobaczmy, że rynek tutaj już się po raz trzeci odbija, także w przypadku czwartego, piątego, każdego kolejnego testu, to ryzyko wybicia do góry wzrasta. I w przypadku takiego wybicia na całej ostatniej fali spadkowej, tutaj na 700 pipsów, wyznaczamy mierzenie FIBO. I zobaczmy, że pierwsza reakcja ceny pojawiła się tutaj przy mierzeniu 50%, dlatego dla nas jest to informacja, że jeżeli dojdzie do wybicia, to sprawdzamy zachowanie się ceny na mierzeniach zewnętrznych, na mierzeniach wewnętrznych 78,6 oraz 88,6, czyli tutaj mówimy o potencjalnym układzie harmonicznym. Leonardo to jest to płytsze mierzenie i układ harmoniczny tutaj nietoperza, mierzenie 88,6%. I jeszcze jeden scenariusz, który bierzemy pod uwagę, to jest potencjalna korekta prosta, czyli na ostatnim ruchu wzrostowym mamy układ potencjalnej korekty prostej i ta geometria, ona wypada na poziomie 138,70, czyli tutaj przed tymi punktami D układu harmonicznego. Także pierwsze miejsce, na które zwracamy uwagę w przypadku wybicia, 138,80, tutaj geometria 1:1 na potencjalnej korekcie prostej. Także to są scenariusze w przypadku wzrostów, natomiast w przypadku kontynuacji tutaj ruchu spadkowego spoglądamy na interwał D1 i sprawdzamy zachowanie się ceny w okolicach 133,00, gdzie wypada strefa wsparcia z interwału D1. Jeżeli chodzi o możliwe scenariusze na nadchodzący tydzień, to będzie wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam na kolejne wideo już za tydzień i oczywiście życzę powodzenia na rynku w nadchodzącym tygodniu. Pozdrawiam.